Mówiliśmy już o pętli for, o pętli, która wykonuje się określoną liczbę razy. 10, 15, 20, milion, ale z góry wiadomo, ile razy się wykona. No, powiedzmy, podawałem przykład, kiedy będzie dla każdego pliku w tym katalogu wykonaj coś tam, gdzie muszę wiedzieć, ile jest plików w katalogu, żeby określić, ile będzie wykonań tej pętli. Natomiast bardzo często muszę mieć pętlę, która się wykonuje nieokreśloną liczbę razy. Na przykład, póki dziecko głodne, nakarm. Podaj kolejną kanapeczkę, podaj kolejną łyżkę zupy. Nie wiem, czy zjemy 10 łyżek, 15, jedno dziecko zje 3 łyżki i się naje, jedno dziecko zje 15 łyżek i dalej będzie głodne. Czyli musi być pętla, która się wykonuje, dopóki jakiś warunek jest spełniony. Czyli dopóki dziecko głodne, nakarm. Taka pętla może nigdy w ogóle się nie wykonać. Zobaczcie, że na początku mam sprawdzenie warunku. Podobnie jak było to w instrukcji warunkowej, tamten warunek musi być do określenia prawda czy fałsz. Jeżeli to będzie fałszywe, to pętla nie wejdzie do środka nigdy. Czyli jeżeli już dziecko na starcie nie jest głodne, to nigdy mu nie podamy ani łyżeczki jedzenia. Dlatego istnieje wariant tej pętli, który sprawdza warunek na końcu. Pętla do while. I ta pętla jeden raz chociaż się wykona, bo warunek jest sprawdzany na końcu. Ale to jest jedyna różnica. Ta pętla do while już jest troszeczkę mniej popularna niż pętla while. Nie we wszystkich językach występuje, przynajmniej w takiej postaci, jak ją tu przedstawiam. W Pascalu na przykład jest to pętla repeat until, czyli troszeczkę inaczej wygląda, troszeczkę inne słownictwo. Są języki, w których tej pętli nie ma, trzeba tu kombinować, jak to inaczej zapisać. Na przykład w Scratchu takiego bloczka nie znajdziemy, gdzie warunek jest sprawdzany na końcu. Ale w typowych językach programowania myślę, że taka pętla powinna się pojawić w tym, w których się będziecie spotykać i wtedy należy je odróżniać. Pętla while sprawdza warunek na początku, czyli być może nigdy się nie wykona. Natomiast pętla do while różni się tylko tym, że sprawdza warunek na końcu, no i wtedy ten warunek, nawet jak jest na samym początku już fałszywy, to chociaż raz się ta pętla wykona. Chociaż jedna rzecz zostanie przeprowadzona. Należy uważać na tę pętlę, ponieważ ta pętla może się zawiesić, może zacząć działać w nieskończoność. Jeżeli nasz warunek będzie zawsze prawdziwy, nigdy nie stanie się fałszywy, to nasza pętla wykonywała się będzie zawsze. Zresztą są takie przypadki, kiedy potrzebne jest wieczne wykonanie pętli w języku programowania, wtedy się ją zapisuje, wpisując w nawiasie coś, co jest zawsze prawdziwe. Na przykład 1 równa się 1. 1 zawsze równa się 1 i wtedy taka pętla wykonuje się zawsze. Czasami możemy tu znaleźć zapis while i w nawiasie true. Dotyczy to tych języków, czy tych już potem odmian języka C i C++, które mają już słowo kluczowe true, które oznacza prawdę. Więc prawda jest zawsze prawdą i zawsze ta pętla się będzie wykonywała.